Witam z gamingowego VIP roomu Genesis w Kingwinie. Dlaczego? Bo już 1 maja od godziny 11.30 zapraszam Was tutaj na turniej PvP w Pokémon GO, kolejna edycja, tym razem Circus Cup. 11.30 otwarcie bramek, godzina 12 start, więc warto być na czas. Wejściówka oczywiście kosztuje 2 dychy, jak w poprzednich edycjach. I od razu tutaj chcę zaznaczyć, żeby nie wnosić własnego jedzenia i picia, bo na miejscu to jest wszystko dostępne, w przystępnych cenach i jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. Jeśli chodzi o jakieś nakrycia wierzchnie, torby, plecaki i tym podobne, nie ma problemu, są szafki ogólnodostępne, wkładasz, programujesz swój kod, wszystko jest bezpieczne. Jeżeli chodzi o to, co można zgarnąć na tym turnieju, no to można, proszę Państwa, zgarnąć auto catche, Brook Auto Catch Lightning, czyli opaski. Które same łapią poksy, są bardzo spoko, sam używam, żeby nie było, jak widzieliście wcześniejsze odcinki, to widzieliście, że sam używam, że to testowałem. Również będzie można zgarnąć karty od Basta Center Shop, czyli ode mnie, jakby nie patrzeć. Od Genesisa będzie sprzęt gamingowy, myszki, podkładki i tym podobne do zgarnięcia. Od JBL-a również mamy różne gadżety. Nagrody są oczywiście za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Ale również najlepszy gracz do 15 roku życia zostanie nagrodzony. I tu pragnę zaznaczyć, że gracz do 15 roku życia nie jest już w tym momencie brany, jeżeli chodzi o rocznik 2007. Jesteś rocznik 2007? Nie jesteś brany pod uwagę, nie będziemy patrzeć, kto kiedy ma urodziny, bo wiecie, jak to może być. Ktoś ma 29 kwietnia urodziny, a ktoś 2 maja i tutaj już takie, moim zdaniem to nie jest halo, więc po prostu wzięliśmy pod uwagę tylko i wyłącznie wiek rocznikowy i mam nadzieję, że to każdy ogarnie. Jeżeli chodzi o tych najmłodszych uczestników, nie ma problemu, żeby przyjść z rodzicem, z opiekunem, nie wiem, z babcią, z dziadkiem, z ciotką, nie ma żadnego problemu. Oni za to, że wchodzą i nie biorą udziału w turnieju, nic a nic nie płacą. To jest, proszę Państwa, bardzo ważne. Aby wziąć w tym udział w tym turnieju, również zachęcam, bo to nie jest obowiązkowe, ale również zachęcam do kliknięcia w facebookowym wydarzeniu, że wezmę udział, bo to jest dla nas ważne, dla sponsorów ważne, dla mnie ważne, czego ile musimy przygotować. Mam nadzieję, że to ogarniacie. Jeżeli chodzi o te opaski, je nie tylko można zgarnąć za pierwsze, drugie, trzecie miejsce i do najlepszego 15-letniego zawodnika do 15 roku życia, również będą różne quizy, można też powiedzieć może wyzwania jakieś. Tutaj nie mogę nic jeszcze zdradzić, bo to jest tajemnica i dowiecie się dopiero na miejscu. Będzie można to zgarnąć i tutaj zaznaczę, jeżeli w jakimś quizie zgarnąłeś już taką opaskę i w kolejnym quizie będzie również do zgarnięcia taka opaska, to nie możesz brać udziału. Nie można zgarnąć więcej niż jednej opaski, żeby każdy miał szansę na taką fajną nagrodę i mam nadzieję, że również, proszę Państwa, to rozumiecie. Ale za pierwszej, drugiej, trzeciej i tak dalej też, jak gdyby w quizie, jak wygracie, to nie dostaniecie. Tak. No, żeby nie było, że jedna osoba ma dwie. No chciałem to powiedzieć, ale Aga, wiadomo, musi swoje 5 groszy zawsze tutaj wcisnąć. Proszę Państwa, tym razem jest to Circus Cup. Jest to Circus Cup, gdzie walczymy oczywiście w lidze 1500 CP. Każdy zawodnik dostaje coś takiego. Moment, odwrotnie, coś takiego. Czyli tak, czyli wpisuje się swój nick, swoje 6 poksów, tym się wymieniacie, żeby było wiadomo, kto czym z kim
walczy. Jeżeli chodzi o to, jakie Pokémony są tutaj dozwolone? Mamy Pokémony latające, walczące, psychiczne, trujące, ogniste, w tym typy podwójne, to trzeba pamiętać. Banne Pokémony są legendy mityczne, alolańskie i Altaria. I tutaj mamy, proszę Państwa, mogę Wam podać oczywiście topkę 14 Pokémonów, które jakby królują w tym kapie. Jest to Mandibas, 14 Pokémonów, trudno spamiętać. Drapion, i tu uwaga, Drapion Shadow, potem jest zwykły Drapion, Skarmorys, Crafty, Dragal, Pelipper, Bronzok, Nidoqueen, Skarmory Shadow, Nidoqueen Shadow, Aerodactyl Shadow, Skutank, Gyarados, Malamar, Hakaomo-o, czyli to jest taka nowość, bo to niedawno dopiero weszło. To gdzieś tak weszło, kiedy? W marcu gdzieś weszło, nie? Jakoś tak w marcu ten Pokémon wszedł. I również Gligar Shadow. To jest taka, można powiedzieć, typowa topka, jeżeli chodzi o ten cup, ale oczywiście można jakieś spicy piki wziąć i zaskoczyć swojego przeciwnika. W linku będzie przypięty link, gdzie będzie odnośnik do właśnie PvPoke'a, gdzie ten, jakby powiedzieć, kawy będzie przeliczany i jak tam klikniesz, sobie wpiszesz wszystko, to będziesz miał po ten kap, bo tak oczywiście na PvPoke'u można, proszę Państwa, robić. Więc ja pragnę Was tutaj serdecznie zaprosić do Kingina, do Kinguina, czyli Gdańsku. Gdańsku oczywiście, Gdańsk Metropolia. Centrum Wrzeszcza, łatwo dojechać z jednej i z drugiej strony, można powiedzieć, wysiadasz ze SKM-ki, jesteś zaraz na miejscu. Z pociągu też. No to logiczne, jak SKM-ka jeździ po torach, to z pociągu też, nie? Do. Więc pamiętajcie, do zgarnięcia są takie opaski do łapania, Auto Catch Lightning od Brook, ja sam używam i chwalę. Również gadżety będą od JBL-a, sprzęt od Genesisa, karty Pokémon od Basta Center Shop. Bardzo serdecznie również Was zapraszam na Basta Center Shop, bo od jakiegoś czasu wystartowałem ze swoim sklepem z kartami. Mam nadzieję, że pomożecie mi to ogarnąć wszystko bardzo ładnie. Jeżeli chodzi o turniej, to myślę, że wszystko sobie powiedzieliśmy. Mam nadzieję, że pobijemy frekwencję, bo frekwencja zawsze jest ok, ale jakbym tak miał na tym turnieju 45 zawodników, to myślę, że będzie wtedy jeszcze niespodzianka na turnieju. Jak będzie 45 zawodników, to na turnieju będzie niespodzianka. To mogę obiecać, taka niespodzianka od Basta Center Shop, o której nawet Aga nie wie. Ja ją teraz wymyśliłem, jak do Was o to tutaj wszystko opowiadam, więc myślę, że będzie to spoko. 1 maja, 11.30, Kinguin, Gdańsk, Metropolia. Widzimy się, zapraszam bardzo serdecznie. Do zobaczenia, cześć.